Kochają no z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Zielona Osada, czyli nasze simowe wyzwania. Jak widzicie, już tutaj na początku odcinka dzieje się dzieje, dlatego że nie udało nam się ostatnio i Wiktoria nie zaszła w ciążę, dlatego tutaj e, próbują jeszcze raz postarać się o dziecko. Nie, seriusz, ty nie idziesz do szkoły. E, zaraz wam pokażę, co się tu zmieniło. Jeszcze tylko na początku chciałabym wspomnieć, że od wczoraj, tak, od wczoraj mam Facebooka, mam stronę na Facebooku. Link do tej strony znajdziecie w opisie i zapraszam Was do lajkowania tejże strony. I teraz tak, chwila, bo muszę ich tu ogarnąć. O, właśnie. Już na samym starcie macie nową zmianę. Nową zmianę, tak. Zmianę to jest nowa piżama, piżamka Wiktorii. Linka dostałam od jednej z moich widzek. Mi się bardzo podoba. Także Wiktoria ma nową piżamkę i wypadałoby tutaj zrobić coś do jedzenia. A, kolejna zmiana, proszę bardzo. To też jest zestaw. Ja go wprawdzie znalazłam sama, w sumie zaraz po tym, jak on się pojawił, ale też potem właśnie wy zaczęliście mi wys wysyłać linki do tego całego zestawu. Jak na razie z tego zestawu mam tylko tutaj ten garnek, sobie stoi koło ogniska. No i co wam się tutaj też rzuca w oczy, to ta skrzynia na pewno, to jest skrzynia z zabawkami. Seriusza, tu co to za brudy tu leżą. Tu jest komoda. Komoda z ubraniami i, i, i tutaj tutaj mamy studnie. Tak, studnie linka do, od, linka do studni dostałam od Asi Osieckiej. Dziękuję bardzo. Wreszcie mogłam ją tutaj postawić i bardzo się cieszę, że, że już tutaj studnie mamy. Tutaj mamy zepsute jedzenie, więc sprzątnij i podaj pieczone ziemniaczki. W tym czasie syr, Syriusz Richard się wykąpie. No, właśnie, ty wiesz, co masz robić, dokładnie. Tutaj, jak widzicie, jest rysunek, malunek, portret naszego syriusza. Richard namalował i myślę, że to będzie już niebawem znajdowało się w naszym muzeum. I właśnie a propos tego, to Wam pokażę, tu Wam pokażę, o, tu Wam pokażę, że Richard zdobył szósty poziom malowania, a to oznacza, że już niebawem w naszej osadzie pojawi się muzeum. Nie wiem kiedy, dlatego że nie mam pojęcia, kiedy uda mi się to wybudować, no bo wiecie, że to zajmuje bardzo dużo czasu, ale na pewno jeśli już to będę budować, to pojawi się z tego Speed Build, tak samo jak pojawił się taki sam odcinek z budowy parku. Tutaj będziecie mieli linka do tego. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam teraz. A może po tym odcinku, jak wolicie. W każdym razie za chwilę się wybierzemy do tego parku, oczywiście, no bo trzeba przetestować nowe, 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 nową parcelę. O, tutaj macie też krowokwiat. Jak widzieliście, dzięki Syriuszowi mamy już krowokwiat. I tutaj jest kącik naszego Syriusza. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Na razie sobie śpi. Jest skromnie, bardzo podobnie do tego, co ma Wiktoria i Richard. Tutaj są jakieś zabawki, są z modów oczywiście. Stolik zrobiony przez Richarda, jakiś tutaj jest słonik. Świeczki, glina, no i takie zwykłe łóżko. Linki do wszystkiego, jak zawsze, będą w spisie linków na blogu, do którego link znajdziecie w opisie. ja tą formułkę, to już za chwilę na pamięć będę znała słowo w słowo, dlatego że ciągle wam ją piszę w komentarzach, bo wy nadal nie pamiętacie, żeby zaglądać do opisu, a tam zawsze wszystkie informacje są nie tylko u mnie, ale u każdego innego youtubera również. Dlatego pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania, to zawsze tam wystarczy kliknąć, żeby ten opis się rozwinął i najpewniej odpowiedź na to pytanie znajdziecie właśnie w opisie. Seriusz, wstawaj. Wstawaj chłopcze i chodź się tu zaprezentujesz. Wszystkim. Musisz pokazać, jak jesteś piękny. No, a Wiktoria nam tutaj upiekła ziemniaczki. Zjedz sobie. Tak, no tutaj macie w zbliżeniu pokazaną tą... Piżamy od Wiktorii, Nową. Na szczęście działa, nic się z nią nie dzieje. A jeśli chodzi o naszego syriusza, pokaż się z bliska ludziom. Proszę, to jest, to jest syriusz. Jest po prostu piękny. Naprawdę, bardzo mi się podoba. I pomyślałam sobie, że syriusz bardzo chce być taki jak jego tata, dlatego nie ma koszulki. Ma tylko takie spodnie, właśnie w takim samym stylu jak ma Victoria i Richard. Ma tutaj taki kieł, można powiedzieć. Bardzo mi się to podoba. I to jest jego strój na co dzień. Strój oficjalny ma taki sam, tylko że ze sweterkiem. Sportowy ma taki sam. Do snu ma po prostu zwykłe gadki. Imprezowy ma taki sam. I do pływania ma zwykłe gadki. Ja tu zauważyłam, że mi się zmieniło. Zmienił się kolor tej ozdóbki tutaj, dlatego już to zmienię. Bo powinno być czarne. No właśnie. A poza tym nic się nie zmieniło. Zmieniłam kolor włosów, tak jak mówiłam, bo chciałabym, żeby miał taki sam jak rodzice. Bardzo mi się podoba. Naprawdę, on ma takie, takie, takie inne spojrzenie. Naprawdę, bardzo mi się podoba jego wyraz twarzy. Zobaczymy, jak wyrośnie, jak wtedy będzie wyglądał. Dobra, idziemy do gry. Jesteśmy w grze. już sobie idzie coś zjeść. Nie wiem, komu mi tu telefon dzwoni. Aha, ja zależy że niby ze szkoły, której nie ma, więc ignorujemy. Eee, Wiktoria, jak ty mi nie zaszłaś w ciążę, kobieto, to się z tobą policzę później, zobaczysz. Tu muszę mu za chwilę wyciszyć ten telefon, bo zapomniałam o tym. Także zrobię to przy was, wyłączę dźwięk w telefonie, eee, bo zapomniałam, że on też ma telefon. Aha, jeśli chodzi o umiejętności naszego Syriusza, to tutaj macie tak, widzicie, że ma kreatywne, już motoryczne, społeczne i umysłowe, bo byliśmy na rybach, właśnie złowił eee, swoją pierwszą rybkę. Tutaj wam ją pokażę, sprzedam ją przy Was. Był oczywiście zbierać żaby, no bo Syr już jest wędrowniczkiem i on sobie tutaj wędruje po okolicy. Ma jabłka, dlatego że Wiktoria mu dała, żeby sobie mógł jeść jabłka, kiedy tam sobie gdzieś wędruje i zwiedza tereny. A poza tym nic. No tutaj ten pierwszy poziom umiejętności motorycznych musimy jeszcze drugi, dlatego, że musimy mu wypełnić aspirację, to już wiecie z zasad. A jeśli nie wiecie, to link do zasad macie w opisie. Tutaj też właśnie kontakty im naprawiałam. O proszę. Z Wiktorią właśnie dobrzy przyjaciele. Z tatą tak samo. Z Richardem, więc super. Richard, streszczaj się tam w tej wannie, co? No właśnie. Weź jeszcze skorzysta, jak już tu jesteś. I za chwilę sobie zjesz. Czy coś tu się jeszcze zmieniło? Nie, bo ja już tu nic nie robiłam aż takiego. Na razie przynajmniej. Już zjedzone. To kto następny w kolejce? Ty chcesz jedno, jedno i drugie. Ty chcesz tylko Siusiu, więc ty idziesz skorzystać. A potem sobie podejdź tu. Wiktoria, gdzie ty leżysz? Czekaj. Nie, no poczekaj, twój syn jest teraz w waszej łazience. No, usiądź sobie, poczekaj cierpliwie. No, niestety coraz więcej was tutaj jest. Już jest kolejka do łazienki powoli. <laughs> jak to w domach bywa. O ile to nasze coś można nazwać domem. Już? No to teraz, Wiktoria, proszę. Skorzystaj i wykąp się. A ty, jak już tu przyszedłeś, to możesz. Zrobić sobie swoją poranną rozgrzewkę, czyli ćwicz dwa razy pompki i dwa razy brzuszki. Tak. No niestety kiedyś nie było sprzętów do ćwiczeń, pozostaływały tylko pompki i brzuszki. <grych> Ty jak zjesz? Um, właśnie tutaj też osiągnęliśmy poziom aspiracji. Zostało nam tylko trzy obrazy w Muzeum do podziwienia, no i dziesięć wspaniałych obrazów do namalowania. Więc jest dobrze. Jak zjesz, to nie, no nie oglądaj. Co ty chcesz oglądać? Wyczyść tego grilla i sprzątnij talerz. Proszę. Pompujemy, pompujemy. Tak, już za niedługo będzie miał drugi poziom umiejętności motorycznych, więc super. Tak, szoruj tutaj tą szczotą tego grilla. Wiktoria, jak się masz? No za chwilę, dobrze, ale my zaraz się wybieramy do parku, ale to jeszcze chwila. To jak um, się umyjesz, to tutaj zbierz cały plon. Dużo mamy tych plonów, ona też ma dużo plonów w wyposażeniu, ale ja na razie celowo tego nie ruszam. Aczkolwiek muszę się wam przyznać, że jak tutaj starałam się wybudować cały ten teren, to sprzedałam jej tam chyba cebulę i sprzedałam mi bazylię, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie idziesz? Bawić się? No idź się bawić, idź. Czy mogę rozmnożyć już żabkę? Aha, ty tu jeszcze coś masz. Masz jakieś ziemniaki zepsute. Aha. Tutaj też jeszcze jest pejzaż, bo Richard namalował pejzaż i właśnie dałam mu go do wyposażenia, żeby później ewentualnie dać to do muzeum, jeśli się uda. I jeszcze rozmnażaj żabę. No i jak w nam idzie z tymi pieniążkami? Całkiem nieźle. Yy, wiesz co? Tutaj będziesz miał pewnie jeszcze wyrzucić zepsute jedzenie, więc zrób to. Coś się tu zepsuło? Nie, to ty tak szorujesz tą miskę, tak? No dobra. Zrób rzeźbę i zrób rzeźbę smoka. Zrobisz rzeźbę dla Richarda, znaczy dla Syriusza. Syriusz, a co ty tu robisz? Aha, odłożyłeś to tu. No okej, okay, dobra. A Mógłbyś może, bo tutaj ci dałam glinę. Weź lep w glinie. To jest takie średniowieczne. <grytanie> zbierasz, mówisz? No to jak zbierasz, to potem podlej. Mam nadzieję, że będziesz wciąż, że będziesz miała córkę, to ci będzie pomagać w ogrodzie. Gdzie jesteś? Lepisz w glinie? Co ty tu chcesz? Aha, jesteś zainspirowany. Dobra. I oglądasz zasłonki, naprawdę. Nie, no, baw się tą gliną. No i zabawa ci przy tym rośnie, bardzo fajnie. Tata ci robi rzeźbę smoka, wiesz? Smoki w twoich czasach były bardzo popularne. Poza tym ja lubię smoki, więc. <laughs> Więc będziesz miał bez smoka. Tutaj ci ją gdzieś postawię później. Ty się tam nie ciesz, tylko podlewaj te kwiatki i obyś była w ciąży. <laughs> o, już niedługo będzie poziom majsterkowania. Który to? Piąty to jeszcze, bo my potrzebujemy szósty. Bo my potrzebujemy szósty, żeby móc mieć prąd. Szósty plus ukończone aspiracje. Przez Wiktorię i Richarda, także jeszcze trochę będziemy żyli o świeczkach. <laughs> tutaj to w ogóle można by było schować do wyposażenia, ale to zaraz ty się nudzisz, nie? Wiesz co? To chodź, bo ty chcesz tutaj wykopać sobie skałki. Więc ja ci tu dam, żebyś sobie pokopał. No, wysłałam Seriusza, żeby sobie pokopał skałki, bo on to lubi robić bardzo. Yy, mamy tysiaka, nie wiem w co zainwestuję tego tysiaka, na razie zbieram. Zbieram pieniążki, ukończyłeś, tak? Um, tak, super rzeźba smoka. Damy ją tutaj gdzieś, da się. Nie zmieści mi się tu nigdzie, co? Na razie niech leży tu. Potem to zamienię, bo nie chcę teraz mi się wchodzić w tryb kupowania. I wiesz co? Zajmiemy się tymi obrazami. Eee, schowaj do wyposażenia. I. I, i, i. Y, maluj klasyczny, duży. Kopu, kopu. Z tym młotkiem. Ach, to jest takie chłopięce. Jak na tamte czasy, to już w ogóle. Tak, zadowolony jesteś. Cieszysz się. Co tam wykopałeś? Pokaż. Mapę skarbów, no wiesz? Skarbów będziesz szukał? Super. A ty tu, kobitko. Podlewaj. Dużo ci jeszcze zostało, nie? Hmm. Tu ci zaznaczyłam mów do rośliny. Nie, nie chcę tego już robić. Wymyśl coś innego. Poznaj Sima, Syriusz. Może być. Tutaj też trzeba coś ewoluować. Widziała. Co ty tam malujesz? Kolejny obraz do naszego muzeum? Mógłbyś namalować coś, co się nadaje do sprzedaży? <grym> co mi się nie będzie podobać? Nie obraziłabym się, wiesz? Ametyst! Syriusz znalazł ametyst. Ale ty chcesz z więc koptam z skamielinę. On tam biegnie po górce. Widzicie tu. <grystanie> Ej, seriusz i Emilia, jaka Emilia? Tu nikogo nie ma. Nie, żadna Emilia. Masz Zwidę, to jest twój wymyślony przyjaciel, jak w Simsach 3 było. No. Proszę, mamy dziecko. Pierwsze już się zabawki wszędzie walają. Ach, super. Już. To jeszcze czekaj, bo ty tu. No, 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 no. Ty tam nie wymyślaj swoich rzeczy. Tu masz zbierz cały plon i potem. Bo tym odchwaszczaj, no. Albo nie wiesz co zamiast odchwaszczania, to poewoluujemy trochę te roślinki. Mruga i mruga, a ja nigdy nie wiem, gdzie to mruga. To jest tak macie. Tu mruga, widzę. Tutaj gdzieś jeszcze. O, tu? Dobrze widzę. A, widzicie? już co ty masz dzisiaj z tą mapą skarbów? No powiedzcie, czy to nie jest piękne? Richard, naprawdę jestem z ciebie dumna. Namalowałeś piękny obraz. Znaczy, Siuna, jeszcze nie namalowałeś, ale zaraz skończysz. Mm, I on się naprawdę nadaje do naszego muzeum. Mm, albo ewentualnie na ścianę do naszego domu, który nie wiadomo kiedy powstanie. Wiesz co, chodź tu, baw się w kąpieli. Najlepszy sposób, jak nie mam co zrobić z seriuszem, to go wysyłam do kąpieli, żeby się bawił. E, nie, no żartuję, oczywiście. Nie robię tak. Raz tylko tak zrobiłam. No i teraz drugi. Pokaż. No piękne. Piękne. Jestem z ciebie taka dumna. Schowaj do wyposażenia. Maluję na razie same obrazy do wyposażenia. To jest straszne. Zdążysz się bawić, gdzie jesteś? Piękniesz. Hmm, wiesz co, nie, to nie będziesz się bawił w kąpieli. My idziemy do naszego parku i zobaczymy się już na miejscu. Okej, okay, jesteśmy na miejscu w naszym super parku. I teraz tak, wyślemy na pewno Richarda z Wiktorią, żeby sobie tutaj pograli w karty. Na razie, a Syriusza wyślemy oczywiście na drabinki. Baw się. Ech, jak tak patrzę na ten park, to jestem naprawdę z niego dumna. Jestem ciekawa sama, jak wyjdą mi następne budowle, bo mam jakiś tam pomysł, jakiś tam zarys delikatny, ale nie mam takiego gotowego super projektu, takiego dopracowanego, tak jak tutaj było. Chociaż tutaj też było po jakimś czasie dopiero, no ale wiadomo. O, -o tablica powiadomień jest pełna. Trzeba wyczyścić. Gdzie tu jest? Znowu nie widzę. Bo wiecie, ja tu mam taki... Mm, taki prostokącik z nagrywania... Mm, z programu do nagrywania i on mi zasłania tutaj to to i nie widzę. Ale dobra, już widzę. Usuwamy. I patrzymy, jak oni tu grają. No Powiedzcie, czy to nie jest piękne. No, ale fajnie bo by się nie chowało. O, właśnie. Czy to nie jest piękne, jak oni sobie tutaj tak grają? Och, chyba coś jej nie poszło. Chyba coś jej nie poszło. O, lama. Richard, ty lamo. Oszukujesz w te karty. A obcy nie istnieją. Nie no, wiem, że to chodzi o karty. Oczywiście, że wiem. Oj. Idziemy tu. I jak się masz? Fajnie? No to się cieszę, jak fajnie. Nie, nie, nie. Chodź tu jeszcze, baw się. Tak, drugi poziom motorycznych. Super. No Richard, y, seriusz jest aktywny, więc musi, więc musi tutaj się um, wyżywać fizycznie na tych drabinkach. Już nie gracie? Już nie gracie. Czyste zwycięstwo. Wygrana w karty. No pięknie. Jest 18. Ta. A ty? Też wygrałeś w karty? No ja tego nie rozumiem, no to kto z was w końcu wygrał w karty? <grywa> a, dziwne. Dobra. Um, chodźcie sobie tutaj. E, Pogracie teraz rodzinnie może w podkowy. Pisaliście mi o tych podkowach i pisaliście, a już w końcu macie. Proszę, są podkowy. <grywa> a, jejku. Aż gingerowa, daj im podkowy. A ja nie mogłam Wam zdradzić, że to one będą w tym parku. No. Bo byście mieli za duży spoiler przecież. Idziesz do rodziców? i Idziesz. Będziemy grali w podkowy. Mis. Dic Mi się jeszcze cieszysz. Prawie. No nie bardzo. To następny mis. Wiesz co, Richard, Wiktoria chociaż była blisko. A ty ani razu. No to teraz, już. No chodź. Chłopcze. No. Pokaż rodzicom, jak się gra w podkowy. No, chyba nie. No nie bardzo. Ech. Coś Wam nie idzie w pytapotkowy, No, ale to pewnie dlatego, że gracie pierwszy raz w życiu. No, jestem w stanie to zrozumieć. Richard, ja nie chcę Ci przeszkadzać, ale mógłbyś tu złowić ee, rybę. I Ty też chodź sobie złowić rybę. Z tatą sobie powędkujesz. Ehm, Wiktoria, co my tu mamy? Jabłoń, a tutaj? Truskawki. Nie, to nic nowego. To nic nowego! To choć sobie wykopiesz to, co tu jest. Takim dumnym krokiem idziesz do tej skałki. Co wykopałaś? Szmaragd. No pięknie. Super, bardzo się cieszę. Czy jest tu coś jeszcze, co mogłabyś wykopać, bądź bądź, bądź coś? Tu nie, bo tu jest jabłoń, tu jest lwia paszcza, to mnie nie interesuje. I tu? Tu skawki. E bieda. Bieda jak nic. Odejdź tutaj. Tak? No, patrzcie, ale oni są bardzo podobni do siebie, widzicie? <grytanie> Super. Bardzo się cieszę, że tak, tak się udało. Um, patrz w gwiazdy. Może jest 20, może jakieś gwiazdy tam zobaczysz. Co złowiłeś? Tetra. Drugi poziom umiejętności umysłowych. Super. Grać w grę arytmetyczną na komputerze. Jej je, tam. Ej, tam ty nie wiesz, co to komputer. Jak wy się macie? W ogóle, ty jesteś głodna, ale dobra, bo oni łowią teraz ryby na kolację. Ty masz się całkiem nieźle, a ty? Ty też całkiem nieźle, tylko jesteś głodny, ale to się da, da zrobić. Pusto tu coś w tym parku, no ale co się spodziewać, w końcu jesteśmy sami tu, nie? I mamy taki fajny park. Nieźle, nieźle. I co ty teraz będziesz robić, biedna? Chielęgnicę złowił Siriusz. O! A ty? Płotkę. Dobra, ja myślę, że starczy tego łowienia. Park odwiedziliśmy. I widzimy się, jak już dotrzemy do domu. Okej, okay, jesteśmy już na parceli. Każdy już, jak widzicie, wie, co ma robić. Wiktoria idzie zrobić rybkę. Richard idzie malować, a Syriusz idzie do łazienki się ogarnąć. I jest całkiem miło. Gdzie ty z tym idziesz? Aha, tam, bo tutaj masz zajęte, no tak. Dobrze. E, weź porcję. E, ty sobie za chwilkę zjesz, a ty sobie zjesz, jak się wykąpiesz. Czy to jest ten sam obraz, co potem ten poprzedni? Hmm, to ci zagwostka. Zaraz się przekonamy. No. Jedz. A coś taka zamyślona. Patrzysz się w przestrzeń. Jedz, jedz. Tak, to jest chyba ten sam obraz, wiecie co? Richard chyba sobie wziął za bardzo do serca to, że mu powiedziałam, że maluje takie ładne obrazy tylko e, po to, żeby je dać do muzeum. E, no i właśnie on sobie chyba wziął to bardzo do serca i teraz maluje taki sam obraz, żeby móc go sprzedać. To dobrze, bo jeszcze namalowałby inny, który też by mi się spodobał, i też zamiast go sprzedać, to schowałabym go do wyposażenia, żeby dać go do muzeum o ile można. Mam nadzieję, że można dawać tak obrazy. Jeśli nie, to po prostu zrobimy kiedyś tam w naszym domu jakąś taką wystawkę z obrazów. Mam nadzieję, że można dawać te obrazy do muzeum. Zobaczymy. A nie, to jest inny obraz. A, sorry. Okej, okay, dobra. Wiktoria, gdzie zniknęłaś? Aha. To chodź, skorzystaj. Też się wykąp. Też ty jesteś czysta, nie musisz się kąpać. No, no, nawet całkiem niezły nastrój, jak na nasze warunki. Bardzo się cieszę z tego powodu. Tylko usychasz z miłości, no. Twój mąż cię zaniedbuje. No, się wyżej na chwastach z tej okazji. Gdzie ty idziesz spać? Co ty? Gdzie ty? Weź tu to, weź ten sprzedaj. Um, I tu proszę skorzystać. Kąpać się nie musisz. I weź sobie rybę. Seriusz Seriusz ty, no możesz iść już spać, już jest po 23, tutaj ci idź spać, wezmę ci zapalę um, świeczki, proszę bardzo. Ty, moja droga, też chcesz już spać, co? Ale jeszcze usychasz miłości, no. Chodź tu. No um... nie no, gdzie będziesz serenady wykonywać, Ach, flirtuj. I to... um... Co? Wiecie, przed chwilą była aktualizacja. Ja nie wiem co, coś jest chyba coś nowego. Hmm, czy mi to będzie pasowało do, do, do tego? Przysmak, co to jest? Nie wiem. Kliknąć, nie kliknąć, kliknąć, nie kliknąć, kliknąć. Jestem ciekawa, co to jest. Przysmak. Bo przed chwilą właśnie była aktualizacja. Przed nagrywaniem ją pobierałam i nie wiem co to jest. Dziwne. Nie wiem. Eee, flirtuj. Pierwsza w nocy, a wy tu sobie flirtujecie na pnia pnia pniaczkach? Pnia, pnia, pnia. <ścoughs> idziecie Nawet mi czasami zdarzają się lagi. Pnia, pnia. Dobra, to pnia, pnia. Idziecie spać. Przejmij na własność. To też jest coś nowego. Ja nie wiem, co wchodziło nowego z tą aktualizacją. Jeszcze nie czytałam. Muszę się zapoznać. Zaraz po nagraniu. Ja ich kładę spać i widzimy się rano. Syriusz już, już wstał. Jest pobudzony. Wiesz co? Smuchnij świeczki, <laughs> czyli wyłącz to światło. I skoro jesteś pobudzony, to tutaj. Przeciągnij się, rób pompki. I rób brzuszki. Tak. Poranna gimnastyka. Ano. Ten smog jest taki super. Naprawdę bardzo mi się podoba. Stanowczo za bardzo jaram się z Simsami, jak na to, że one już tak długo są. I to są w sumie rzeczy takie trochę podstawowe, nie? Ale, ale jak widać, mi to nie przeszkadza. W tym, żeby nadal przeżywać to, jakie to wszystko jest super. Prze patrz w gwiazdy z Wiktorią, dobra? I będziemy nadal szukać tej skamieliny za chwilę. Dlatego... Zmień strój na codzienny i chodź, poszukamy tutaj czegoś. Jaki znowu Marek, seriusz, ja nie wiem, co jest z tobą, ale do ciebie stanowczo za dużo obcych simów się wtyka. Nie podoba mi się to. Mhm. Śmiej się, śmiej. Kapsułę wykopałeś, no przykro mi, że wykopałeś kapsułę. W ogóle rozmnażaj żeby No dobra. Okej. Okay. To sprzedamy. Rybka tak samo. Te wszystkie dziwności też. To też. I to, nie, nie wiem, to masz jakieś, widzę, zamiłowanie do różowego. Dużo różowych skałek wykupujesz w sensie kryształów. Tadam! Lewitujące jabłka. <grywka> du, du, du. Slot numer jeden, slot numer dwa i slot numer trzy. A to jabłoń. A to ci dowcip. No i chwilowo, nie mamy tej skamieliny. Teraz Syriusz wykopał znowu kapsułę i wcześniej brzoskwiniowy kamień, więc no. I tak blisko różowego. <laughs> I w ogóle, kiedy się urodził, wyskoczył z kołyski w różowych ciuszkach. No, ja nie wiem, ja nie wiem. Coś mi tu nie pasuje. <laughs> Gdzie ty z tym idziesz? Aha, sprzątnąć. I tutaj też sprzątniesz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, trzeba pomagać. Głodny jesteś, ale to zaraz. Cepsułeś? Nie, 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 nie. Um. No dobra, no zamień. Dobra, niech będzie. Nie krzycz na mnie, nie krzycz na mnie. No wiem, że chciałam znowu ci kliknąć, żebyś naprawiał miskę, a naprawiać miski się nie da. Nie musisz na mnie krzyczeć. o jajku, Stolik, lustro. Nie, bo mi się nie podobają te rzeczy. Co robisz? Przepraszam. Zrób rzeźbę. Rzeźbę smoka jeszcze jedną. To jak się da, to damy do muzeum. Wszystko do tego muzeum. A ty... Tak, ty już wiesz, co masz robić. A ty... Masz kopać. Znowu kapsułę. No nie bardzo. Chodź tu. Piąty poziom majsterkowania. jajku. super. Jak już przyjdziesz tu, to skorzystaj. Kąpać się nie musisz, jesteś czysty. Wiktoria, czy ty przypadkiem nie powinnaś mieć teraz jakoś tak informacji z kosmosu, że jesteś w ciąży? <noise> Jak ja cię kopnę w zadek. Weź porcję. Ty masz być w ciąży. <noise> Psujesz mi serię. Jeszcze chwilę poczekam, ale to jakoś już teraz powinno być. Chyba już nawet dawno. Się śmiej, się śmiej. Gdzie ci normalnie zasadziłabym kopa w tyłek. No, no. Pięknie pachną ziemniaczki. To co ci jeszcze niedawno nie smakowały. Wiecie co? To jest troll życia. Ja wiem jak to sprawdzić. No nie jest w ciąży znowu. Widzicie to? Wiesz, co? Serio, chyba zaraz będziesz musiał się ewakuować. Ja nie wiem, ktoś tu ma chyba jakieś problemy ze sobą. <noise> ja tak jeszcze nigdy nie miałam, wiecie? za każdym razem się udawało moim chciwem zachodzić w ciąży od razu. A tu niestety, no ciesz się, tak, ciesz się. Dobra, zrobiłeś tą rzeźbę, więc chodź sobie zjeść, bo tu też jesteś głodny. Będziesz jedno stojąco, przykro mi. Nie mam dla ciebie pniaczka. No, bądź taki pewny siebie i zaraz ten. Zaraz będziemy starać się o dziecko. Znaczy się nie my, tylko ty z Wiktorią. <laughs> Zamocowano ulepszenie obiektu. Nie, nie, nie. Kochana moja, no bardzo się dobrze składa, że jesteś wierciarska i że chcesz barabara, super. Um, bardzo się cieszę z tego powodu. Chodź sobie usiąść. Chodź sobie usiąść. Co za simy? Już? No, ja się, to przepraszam, że będę tak niegrzeczna, ale wiesz, mnie się wydaje, że ryby bardzo chcą, abyś je łowił. Dlatego idź na ryby. Tu proszę. Kuś. Patrzcie, tu są jakieś interakcje. Widzę to. Um. Kuś. E -e -e. Pocałuj. Tu coś było. Przysmak. No to przysmak. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda, chociaż do Halloween jeszcze trochę zostało, nie? No ale. Nie jedz. Jedzenie jest mało istotne w tym momencie. To, że musisz do toalety też. Są ważniejsze rzeczy. Wstawać. Wstawać, proszę mi tu natychmiast. Przysmak. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. No? Cukierka mu dałaś. W serio? Zjadł. I co? Patrzcie, patrzcie, jakie spoilery. Podarunek upiornych słodyczy. Uczucie po częstowaniu kogoś przysmakiem jest niemal tak samo słodkie, jak sam przysmak. Spoiler. A ja nie bawię się w takie rzeczy. Dobra. Pocałunek z pasją. No, no. Proszę bardzo. I teraz tu mi... Ech, postara się o dziecko z Wiktorią. Tak, wiem, że to już było. Nie moja wina, że Simowie są tak uparci. Szczególnie ci... Ja nie wiem, ja nie wiem. Będę kończyła już ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki macie w opisie. No i wiem, że odcinek tamten zaczął się w ten sposób, ten rozpoczął się w ten sposób i zacznie się, zakończy się w ten sposób. Tak, dobrze powiedziałam? No ale co zrobić? No nie moja wina, przepraszam bardzo. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Papa. Pa.